Nazywam się Paweł Sobczak. Jesteśmy na Szczytniku, w domu rekolekcyjnym. Tak w ogóle to dzieje się tu dużo różnych rzeczy. Bo dzieje się tu, są tu różne rekolekcje, są tu różne warsztaty, dni skupienia przez cały rok. Mamy tu poradnie dla osób, które potrzebują jakiejś terapii czy jakiegoś wsparcia. No, oprócz tego jest też parafia oczywiście. Misję powołania rodziny. No, z tego co pamiętam, to Berthier mówił o tym, żeby dbać o rodziny w taki sposób, że potem z nich powołania mają być. Więc myślę, że taka dosyć szeroka gama rekolekcji dla rodzin, którą my tu proponujemy, odpowiada na ten charyzmat. Ale też to, co jakoś realizujemy poprzez wsparcie jakieś duchowe ludzi, którzy tu przychodzą do nas, przyjeżdżają. Myślę, że w pełni jakoś to odpowiadamy na te wyzwania też naszego założyciela. Patrząc też na znaki czasu. W wakacje mamy rekolekcje, które prowadzimy dla rodzin z domowym kościołem. Nie jest ich dużo, ale czasami współpracujemy z diecezją poznańską, z diecezją rzeszowską i radomską. No i wtedy któryś z nas jest moderatorem na tych rekolekcjach. Oprócz tego mamy swoje rekolekcje, czyli takie święto rodzinne wakacje dla rodzin. Co roku jest kilka turnusów takich rekolekcji, co roku jest inny temat, więc są to rekolekcje takie, formacja duchowa połączona z wypoczynkiem, turystyką. Oprócz tego mamy też rekolekcje takie związane z mistyką gór, czyli co roku też przyjeżdżają ludzie, zapisują się na takie wędrówki po górach, rekolekcje uwielbienia też. To są wakacje. Tych turnusów mamy około 8 co roku. A potem mamy sesje weekendowe. Sesje weekendowe to zaczynając od rekolekcji dla narzeczonych, poprzez różne warsztaty biblijne dotyczące akceptacji siebie, pracy z emocjami, dotyczące przeżywania jakiegoś cierpienia albo odkrywania sensu życia. Są to takie pakiety różnych rekolekcji, które w zależności na jakieś zapotrzebowanie wtedy realizujemy. Co roku mamy też oczywiście nowe propozycje, jakichś weekendów nowych, formacyjnych, w tym roku oczywiście dotyczące świętego Józefa. Mamy takie rekolekcje w warsztacie świętego Józefa i też myślę, że taką tematykę będą miały rekolekcje wakacyjne. Więc to właściwie we wszystkie weekendy realizujemy oprócz wakacji. No i kiedy przychodzi zima, wtedy mamy zimowiska dla rodzin, czyli też kilka turnusów takich, gdzie tutaj licznie przyjeżdżają rodziny. No i oni po prostu się tutaj formują, odpoczywają, jeżdżą na nartach.